Przejmująca i szczera do bólu jest powieść Ślady nocy Layli Motley. To jest książka, którą czyta się zarazem bardzo łatwo i bardzo trudno. Łatwo dlatego, że jest znakomicie napisana, to jest wartko poprowadzona opowieść, szybko przewracamy strony, żeby zobaczyć, co wydarzy się za chwilę. Natomiast czyta się to z ciężkim sercem, bo historia jest prawdziwa, wstrząsająca, jedna z tych, o których nie chcielibyśmy słyszeć. Główną bohaterką jest tutaj 17-letnia Kiara. Kiara mieszka ze starszym bratem w bloku w ubogiej dzielnicy Oakland. Nie ma rodziców i to starszy brat postanowił się nią zaopiekować. Tymczasem to na Kiarę spada odpowiedzialność i cały ciężar ich przetrwania. Kiedy dostają informację o tym, że w ich budynku zostaje podniesiony czynsz, Kiara postanawia zrobić wszystko, żeby nie wylądowali na bruku. Desperacko szuka pracy, jest niepełnoletnia, nie skończyła liceum, no i okazuje się, że znalezienie płatnego zajęcia właściwie jest niemożliwe. Seria wydarzeń sprawia, że w tej historii wszystko staje się jeszcze trudniejsze i jeszcze gorsze. Kiara po przypadkowym seksie ze nieznajomym mężczyzną zaczyna pracować jako sex workerka, trafia na ulicę, tam szuka klientów. Zostaje zatrzymana przez policjantów, którzy darowują jej wolność w zamian za usługi seksualne. Ta spirala nieszczęść i złych ludzi dookoła zaczyna się nakręcać, owijając Kiarę coraz taką ciaśniejszą pętlą. Inspiracją tej książki były prawdziwe wydarzenia, które rozegrały się w Oakland w 2015 roku. To one zachęciły Layli Motley do stworzenia opowieści o kobietach, o młodych dziewczynach, ciemnoskórych, prześladowanych przez mężczyzn, także przez policjantów, przez ludzi, którzy powinni je chronić. Powstała uniwersalna, wstrząsająca opowieść, która przyniosła Motley nominację do Bookera, czyniąc z niej najmłodszą w historii autorkę nominowaną do tej prestiżowej nagrody. Ta książka to opowieść o świecie, w którym w zasadzie nie ma nadziei, gdzie można tylko liczyć na jakieś okruchy szczęścia i serdeczności od drugiej osoby, o świecie, w którym synonimem szczęścia jest pełny brzuch i nie martwienie się o to, gdzie będziemy spać następnego dnia. Zapamiętajcie to nazwisko, Layla Motley, to nowy, mocny głos w literaturze światowej. Ja będę bardzo kibicować i śledzić jej następne książki. Myślę, że z pewnością dorobi się prestiżowych nagród. Książkę w Polsce wydało wydawnictwo Muza i jest ona świetnie przetłumaczona przez Kaję Gucio.